Sławek może zjeść 21 hotdogów w 66 minut. Sławek chce wiedzieć, ile minut, m, zajęłoby mu zjedzenie 35 hot-dogów, jeżeli utrzymałby to samo tempo. No dobrze, zastanówmy się, jak to zrobić. No tutaj kluczowa informacja jest taka, że utrzymałby to samo tempo. Co to znaczy? No, jak zjada 21 hot-dogów w 66 minut, to zjada pewną liczbę hotdogów na minutę. No, i jeżeli będzie ja dłużej i dłużej, ale utrzyma to samo tempo, tę samą liczbę hotdogów na minutę, no to zje odpowiednio więcej hotdogów i zajmie mu to odpowiednio więcej minut. I ta liczba hotdogów do liczby minut powinna być w tej samej proporcji, co ta liczba hotdogów do liczby minut, która tutaj jest napisana w tej pierwszej linii. Inaczej mówiąc, zakładamy tutaj, korzystając z tego, że właśnie to mamy założyć, że utrzyma to samo tempo, zakładamy, że liczba hotdogów liczba hotdogów Hot dogi na minutę, to ile zjada hot dogów na jednostkę czasu, na minutę na przykład, że ta liczba będzie stała. Będzie jadł dłużej, to zje więcej hot dogów proporcjonalnie do tego, ile, o ile dłużej będzie zjadał. No właśnie, no to popatrzmy, co my wiemy na temat tego tempa zjadania. Wiemy, że zjada 21 hot dogów w 66 minut, czyli. To będzie 21 hotdogów na 66 minut. Takie jest to tempo. No i teraz, jeżeli utrzyma to samo tempo, no to zje 35 hotdogów w m minut. Przy czym te dwa ilorazy muszą być takie same. 21 hotdogów w 66 minut musi być równe 30 tempo, jak zjada 35 hotdogów w m minut. No i tempo liczymy dzieląc przez siebie te rzeczy. 27 podzielić na 66, 35 podzielić na m. Jeżeli tempo jedzenia ma być takie samo, no to te ilorazy mają być takie same. No to mamy równanie, z którego teraz wystarczy po prostu obliczyć m. No to tutaj mam m w mianowniku, więc ja pomnożę obie strony tego równania przez m, żeby dostać m w liczniku. No i jak pomnożę... Obie strony równania przez tę samą liczbę, no to oczywiście równość nadal pozostanie spełniona. Tutaj po lewej stronie m się skróci, a po prawej stronie będę miał 21,66 razy m. No, że to się równa 35, bo po prawej stronie m się skróciło. No i teraz, żeby obliczyć m, no to wystarczy pomnożyć obie strony tego równania przez. Odwrotność tego współczynnika, czyli pomnożyć przez 66,21, obie strony tego równania. RAZY 66,21. No to tutaj po lewej stronie, oczywiście, to się skróci z tym, to się skróci z tym, tak specjalnie zostało to dobrane, żeby tu była odwrotność. No i dostanę takie równanie, że m równa się no, i tutaj mam 35, przepiszę to jeszcze raz. Razy 66, 21. Muszę teraz te ułamki jakoś uprościć. To może tak, 35 zapiszę, że to jest 5 razy 7 i to jest pomnożone przez 21 to jest 3 razy 7. Widzimy, że tutaj dzięki temu siódemka się skróci. Tutaj się siódemka skróci z tą siódemką, a tutaj 66 zapiszę w postaci 3 razy 22. Dzięki temu te trójki się skrócą. No i co mi zostanie? Zostanie mi, że to jest równe po prostu 5 razy, i tutaj po skróceniu tego wszystkiego zostanie tylko 22, czyli ostatecznie 5 razy 22 to jest 110. Czyli wychodzi, że M jest równe 110. 110 minut zajmie mu zjedzenie 35 hot dogów, jeżeli założymy, że będzie zjadał tyle samo hot dogów na minutę cały czas. Co wtedy, kiedy zjadał 21 hot dogów w 66 minut? No i tutaj oczywiście ktoś mógłby na samym początku zacząć od innego stosunku, no bo tutaj założyliśmy, że tempo liczba hot dogów na minutę jest stała. Ktoś mógłby powiedzieć, że że liczba minut, które, która przypada minuty nam jednego hot -doga, że to powinno być stałe. No i to będzie też dobrze. Jeżeli powiemy, że liczba minut przypadających na jednego hot -doga ma być stała, no to dostaniemy takie równanie, że mamy 66 minut, które przypadają na 21 hot-dogów, to to musi być równe m minut, które przypada na 35 hot-dogów. No i tutaj wtedy wystarczy obie strony tego równania pomnożyć przez 35, Pomnożymy obie strony przez 35, no i dostaniemy po skróceniu, że m równa się 35 razy 66 przez 21, a to jest dokładnie to, co już tutaj obliczyliśmy, i to nam wyszło równe 110. Czyli widzimy, że jeżeli zaczęlibyśmy od takiego stosunku, to nawet szybciej byśmy doszli do tego rozwiązania. Tak czy tak, wszystko jedno, to jest, oba rozwiązania są dobre, dostajemy ten sam wynik, że Zjedzenie 35 hotdogów zajmie mu 110 minut.